U mnie spokój jest na to, co kto głosuje. U mnie też zawsze był spokój na to, co kto głosuje. Ale u mnie jakoś w rodzinie nigdy ludzie się za bardzo nie kłócili o ani religię, ani o wybory. Nie wiem czemu. Ja może nie jestem Polakiem jednak. Bo ja nie jestem Polakiem. Ja nawet w dupę komputera nie mam. Spartiatix! Nie, gadajmy. Trzeba pogadać tak, wybory. Dobra, jak to wygląda? Mogę pokazać ten kalkulator, czy za raperem dostanę za tego, zamówienie prawdy? Podział mandatów, 244 opozycja, czyli PO, Trzecia Droga, czyli Hołownia i Lewica, PiS 197, Konfederacja 19, to przybędzie im. Tak przybędzie Konfederacji ludzi, a Lewicy... Ty, Lewica ilu miała teraz? Chyba i będziemy mieli mniej. Lewica nie ma mniejszego oparcia niż ja? Dziwne. Myślałem, że Lewica zyskała, bo się tak cieszyli wczoraj, a oni stracili. Tak wychodzi według tego... Na razie. Ale to jeszcze się zmieni, bo zobacz. Jest ile? 88,5. No to może się jeszcze trochę zmienić na korzyść którychś partii, nie? A oni się cieszyli, że mimo, że mają mniej posłów, to będą w koalicji. No tak, i będą rządzić. Lepiej jest mieć mniej mandatów i być w koalicji rządzącej niż odwrotnie, dlatego się cieszyli. No w sumie tak. Tylko Lewica i PO wydaje mi się dość mocno się różnią. I teraz ciekawy jestem, czy poza tym, że stworzą rząd, coś to zmieni dla Lewicy. No ciekawy jestem. No, jestem ogólnie ciekawy, czy się coś w Polsce zmieni, bo dla mnie PiS i PO to jest to samo. I trochę gadam już jak... Nie, twój stary gada, że PiS jest dobry. To nie mogę mówić, że jak twój stary gadam. To jak kto gadam? To nie wiem jak kto gadam. Jak wujek? Nie, wujek gada o piłce rożnej tylko. Ale no dla mnie PiS i PO podobne rzeczy. No z tym, że oczywiście różnią się tym, co jest dla mnie na plus. Że są za tym, żeby od kościoła odejść i żeby... No więcej praw dla ludzi, wiesz o co chodzi. Te co mówiłem, no ja jestem za tymi aborcja, żeby ludzie równe prawa mieli. Wiesz, ja jestem lewicowy, ale jednocześnie jestem kapitalistą, żeby ludzie za 2 zł na godzinę pracowali, bo kapitalista wtedy się dorobi. Nie ma dla mnie partii. Ale ja robiłem już te quizy, widzowie. Pieprzenie o Chopinie. Ja tam różnicy wielkiej nie widzę w głównych sprawach. No jestem ciekawy, ile się zmieni w Polsce. I czy cokolwiek. Myślę, że... Mam nadzieję, że się coś zmieni, ale to jest hazudna nadzieja. Nie wiem. Zobaczymy. I tak, według mnie ta polityka... Nie odciśnie piętna na moim życiu dużego. Wydaje mi się, że będzie to bardzo mało i dla mnie się dużo nie zmieni. Ale może ktoś miał przez PiS uciążliwe życie i teraz będzie miał lżej. Oby tak było. Będzie podobnie, tylko więcej brudasów? Ale co ty piszesz? Ludzi brudnych bez wody? O to ci chodzi? Ty, ale w ogóle... Bo też nie rozumiem tego. Czemu niektórzy piszą... że będzie więcej ludzi z zagranicy. Zamawiałeś kiedyś jedzenie do domu? Jak ci Polak dostarczy, to jest dupy święto. To powinieneś konfetti odpalić. W dupę. I to nie chodzi, że Ukrainiec ci przywiózł jedzenie. Tylko jakiś Hindus. Albo, no chyba najczęściej. Ja nawet nie... Nie no, ja jestem rasistą, przepraszam. No każdy człowiek jest równy, pamiętaj. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o imigrantów, to dużo się nie zmieni. To nie jest jakiś duży problem w Polsce. Bo też imigranci, ci tacy zasiłkowi oczywiście, o nich mówię, za bardzo do Polski przychodzić nie chcą, bo nie ma tu zasiłków takich jak kawałek obok. Ale zobaczymy jak będzie, nie? No jestem ciekawy, ogólnie jak to się mówi, patrzyłem te rzeczy, bo Tusk będzie prawdopodobnie rządził, patrzyłem rzeczy, które on obiecuje i pozytywnie się zaskoczyłem, ale potem sobie przypomniałem, że jak on rządził ostatnio, to też te rzeczy obiecywał i nic z nich nie zrobił. Jeżeli zrobi te rzeczy, o, to będzie dobrze, ale wątpię w to niestety. Nie wierzę, że on w te rzeczy wprowadzi. Wątpię w to. Ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to Tusk dla mnie mądrze dość mówi. Nie licząc oczywiście rozdawnictwa, ale różne ciekawe rzeczy i obniżki, podwyższenie kwoty wolnej od podatku i tak dalej. No jestem ciekawy, czy on to wprowadzi. No nie wiem. Witam, Julia. Wszystkiego najlepszego! I żeby więcej takie gry jak Lords of the Fallen nie wychodziły tuż przed twoimi urodzinami. Tylko takie jak Elden Ring. Wszystkiego najlepszego. Zaśpiewaj 100 lat? Nie, bo ja nie umiem. Polecimy klasykiem. Co to jest? Pani miej ten kraj w opiece. Co to? Pani miej ten kraj w opiece. No nie wiem, wydaje mi się, że to też jakby... Kurde, bo to się zastanawiam, bo dla mojej życia politycy mieli bardzo mały wpływ. W sensie, okej, największą różnicę jaką odczułem w życiu chyba przez polityka, oczywiście najbardziej złą, to, że składkę zdrowotną podnieśli na działalności gospodarcze. No inflacja to tak, ale to na całym świecie była, więc dla mnie ten rząd to jak wiatr zawieje, to on nie ma znaczenia. Ale ta rzecz to mnie dotknęła jako jedyna chyba. No nie chcę oglądać Lola! Kurde! Ty, ale generalnie no zobaczymy widzowie, wy myślicie, że coś się zmieni w Polsce po tych wyborach? Fajnie by było na pewno jakby TVP jakoś zlikwidowali. Albo sprywatyzowali, nie wiem co da się z tym zrobić. Bo jest to dość ważne. Z takich rzeczy najprostszych chyba do zmiany, chociaż nie wiem czy to jest proste. Ale się trochę obawiam tych niektórych rzeczy, bo Tusk, on chyba będzie miał najwięcej do gadania. Niektóre rzeczy fajne zapowiedział, a niektóre dość creepy, jak na przykład dopłata do wynajmu mieszkań dla ludzi młodych. Co teraz skoczą wynajmy mieszkań? Bardzo? Przecież w dupę. Tak może być, tak jak z tym kredytem 2%. Aby tak nie było, ale w dupę. Nie wiem, czy on to w ogóle wprowadzi, bo wydaje się to dość abstrakcyjna rzecz do wprowadzenia. To nie jest taka jak kredyt. Na kogo ja głosowałem? O chłopie. Miałem tylko jeden wybór i no niestety oddałem na nich głos. Na PiS. Nie no. Powiem ci tak. Oddałem głos na szurów. Na foliarzy. Których foliarzy? Ty rzeczywiście. No racja. To tak trochę ogólnie powiedziałem. I teraz tak, ludzie za lewicą. Co? Oddałeś na Konfederację? I ludzie z Konfederacji. Co? No oddałeś za lewicę na tych foliarzy? Ja pierdzielę, rozpieprzona ta Polska jest. I się musisz domyślić, dupę, tajemnica. Domyślaj się teraz. Dzięki głosuję na PiS 2023. Co? Elo, o mnie mowa? Co ty powiedziałeś? Nie powiedziałem tego, ale dzięki za 3 lata. Ale powiem ci tak. No zobaczymy jak będzie, zobaczymy. Wydaje mi się, że dużo się nie zmieni, zwłaszcza dla mnie. Chyba, że serio dadzą te niektóre rzeczy pozytywne, co Tusk mówił, ale jednocześnie wprowadzi negatywne, więc to się unormuje. Zobaczymy. A i oczywiście, to jest ważne, wydaje mi się, nie brałem udziału w referendum. I cieszę się, że dużo ludzi nie wzięło udziału. Chyba jedyna rzecz, w której Polacy się zjednoczyli. Aż się dziwię, że Polacy mogą się jednak zjednoczyć. Ale zawsze tak jest. Polacy się jednoczą tylko jak już wróg idzie. Chodzi o to, że jak było mniej niż 50% było, to nie mogą się politycy powoływać na odpowiedzi z tego referendum i to nie będzie taka jakby karta, którą będą wyciągać, żeby przepchnąć jakieś gówno ustawy i tak dalej. Po prostu to tak jakby się nie odbyło jest i tyle. A swoją drogą, no te pytania były dość kretyńskie, jeżeli chodzi o to referendum. To już swoją drogą. Są gdzieś wyniki z drugiej kartki, co były 3 nazwiska. W drugiej kartce pusty głos oddałem, czyli, ale tam było tylko PiS i PO u mnie, nie wiem jak u was. To uznałem, że dopiszę Pudziana i Loi. Czyli chodzi o Senat oczywiście. A u mnie, a w ogóle ci bezpartyjni, ja oglądałem tą debatę i mówiłem, że nawet ciekawi są. Ja nawet nie wiedziałem, ja ich oglądałem, myślałem, że oni mają poparcie jak Konfederacja i Lewica. Się okazało, że oni nawet procenta nie mieli. Więc no... Nie, mieli procent. Czekaj, ile oni mieli? 1,8%. No to jest gówno pieprzone. Na tej stronie się da zobaczyć wyniki do... A, rzeczywiście. PiS 35... O kurde, tytuł PiS w Senacie wygrał. Chyba, że tu... Myślałem, że PiS w Senacie aż tak nie wygra. Nie wiem, ale generalnie raczej się w moim życiu nic nie zmieni co do tych wyborów. Ja mam podejście do życia takie, że trzeba sobie radzić samemu, a nie co mówi jakiś chłop w telewizji czy w internecie. Pieprzę tych polityków od lewej do prawej wszystkich. Zakładam swoją partię i luj. Też będę politykiem i będę sam siebie wyzywał. Dzięki, Robert. Dajcie spokój z tymi wyborami. Siedziałem do piątej, bo przewodnicząca podejrzewała wszystkich o oszustwa i kazała każdego sprawdzać. A, to byłeś w liczeniu głosów. Mój kolega też był. Chyba siedział też bardzo długo. A potem sobie przypomnieli coś tam, że podpisy trzeba jeszcze składać gdzieś tam. Nie wiem do końca o co w tym chodziło i musiał po paru godzinach snu wracać o 7 rano i się podpisywać wszędzie. Korwin bez mandatu. No i bardzo dobrze. Proszę wytłumacz mi, bo ja jestem jakiś głupi. PiS wygrał, to czemu koalicja niby ma rządzić? Już ci pokazuję, widzu, zobacz. Tu masz taką kreskę. Jak któraś partia by wyszła poza tą kreskę jako samodzielnie, czyli na przykład PiS byłby poza tą kreską, to mógłby wszystko ustalać, co chce i z nikim się nie liczyć, tak jak było przez ostatnie 8 lat, tak? Ale zobacz, tutaj jest PO, Hołownia i Lewica, oni wychodzą za tą kreskę, więc jak się we trójkę dogadają, to będą mogli rządzić, rozumiesz? Nie będą żadna z tych partii sama nie może rządzić, ale jak się złączą, to mają więcej niż PiS i ponad 50% i dzięki temu mogą rządzić. Skoro tego Sejmu i innych startują ludzie, którzy pełnią zawód artysta, pedagog, nauczyciel, tester sprzętu, co? Coś wątpisz, że całe KO dogada się z trzecią drogą i lewicą? No, ja też. Wydaje mi się, że trzecia droga jest najbardziej elastyczna, a lewica z PO to się na pewno nie dogada. Na pewno teraz się dogada, żeby stworzyć rząd, bo muszą, a jak dalej pójdzie, to nie wiem. Ty w ogóle zobacz to. Gdzie to? Zobacz to. Zobacz to. Mniejszość niemiecka. Widzisz to? 0,1-2%. Co jest? Co to za ludzie? Co to jest? Ty, co to jest? A 1,4 rzeczywiście. Angela Merkel do Polski przyjechała na zasiłku żyć. Witam, inżynier, witam. Przez 2 lata Duda będzie wszystko blokował, no zobaczymy, na pewno będzie, chyba że wiesz, bo on ostatnio się w jakichś tam kwestiach nie zgadzał z PiS-em, się nagle obudził, znak, dobra, nie chcę być zapamiętany, tak, zmieniam zdania. I nagle będzie się z każdym zgadzał. Jakby Konfederacja miała więcej, to z PiS-em by mogła rządzić, no jeżeli by się dogadała z PiS-em, bo tak jak według mnie Lewica się nie dogada z PO, tak samo wydaje mi się, PiS się nie dogada z Konfederacją. No to jest ciężkie do uwierzenia, ale to, kto wie, no. Ta partia i ta jest za kościołem. Chociaż niby Konfederacja mówi, że nie chce być za kościołem, ale wiesz, tam każdy mówi co innego. Dzięki PSL za 47 lat. Co jak nikt z nikim się nie dogada? Jeżeli te trzy partie się nie dogadają, albo na przykład za parę miesięcy nie będą się już mogły dalej dogadywać, to będą przyspieszone wybory i znowu będziemy głosować. I wtedy PiS pewnie wygra. Większość będzie miał, więc no. Ale oby tak nie było, zobaczymy. No też tak myślę, Jima, że Konfederacja z PiS-em raczej się nie dogada i nie będzie dogadywać. Gdyby na przykład Konfederacja nagle miała... Ile oni by musieli mieć? 30 paru, tak? Żeby 33 czy 4. No ale to i tak raczej już się nie zmieni dużo. To by musieli mieć dużo... No, to wszystkie głosy, co spływają, już musiałyby chyba spłynąć na Konfederację, żeby oni się mogli dogadać. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tak, podkreślenie RTP dał na Golibordę 5 złotych. Tak tylko my mieliśmy uprawionych do głosowania 380. Siedziałem na wiosce, a obwody, które mają po 1000 były szybsze od nas przez tą przewodniczącą. Dziękuję bardzo. No ale co, no lepiej, że patrzy na ręce, niż żeby w dupę ktoś fałszował. Bo chyba na przewodniczącego jest kara, jak się okaże, że były fałszowanie, nie? Więc się pewnie bała. Witam, Mroczek. No zobaczymy, jak będzie, bo na papierze tak. No, problem jest taki, że jest już historia, która była z PO i wiemy, że oni robią raczej coś innego niż mówią. Ale zobaczymy, no. Może się coś zmieni. Ja raczej... I tak się to na moim życiu już pewnie nie odciśnie. Prawie wcale, więc mam to w dupie. Najwyżej walę lotę z Polski. Mają kredyt zaufania? No, no trzecia droga co najwyżej, chociaż tam jest PSL, a to PSL to wiadomo. No nie wiem, zobaczymy. Gdzie da się obstawiać bukmacherce, że się nie zmieni nic i PiS wygranych z wybory? No w sumie racja, tu muszą coś zmienić w Polsce, bo jak nic nie zmienią, no to tak, to PiS wygra raczej sporo będzie miał następnych. Rafolik nie, kończ, nie oglądam tego. Pieniądze będą z KPO? No tak, KPO też dostaniemy od Unii. Zobaczymy, ile to zmieni. No nie wiem, zobaczymy widzowie, zobaczymy. Czemu te dziady z Sejmu tak długo żyją? Ale dziady w Sejmie to są marionetki, widzu. Ty podejmujesz decyzję, a potem partii 3 rządzi, a reszta klika guziki. Ok? To mogą sobie żyć nawet po 200 lat te dziady w Sejmie, ale oni nie mają własnego zdania. Partii... Patrz jak to działa partia. Partia działa tak. Masz na przykład w PiSie 197 osób będziesz miał, nie? To tam 5 osób jest, mówi co mają robić te 192 osoby z tego 197. Rozumiesz? I oni potem głosują tak, jak te 5 osób chce. A nie, że ci ludzie jakoś uznają, dobra, ja zagłosuję i... Nie, tak nie jest. Cookies? Szkoda gadać, co z tym cookiesem w dupa. Kiedyś oddałem na niego swój głos, a teraz nie mam ręki. Bo mu zaufałem. Ale on wtedy nie był w PiSie, także nie głosowałem na PiS chociaż. Tylko on miał swoją partię, ale jak ona się nazywała? Coś tam Kukic było, tak? Prowadzą wiek zgody. Co ty gadasz? To by musiał Korwin wygrać. 5 ludzi wybiera za 40 milionów? No tak działa demokracja, jak to się mówi? No ten rodzaj demokracji, że my głosujemy na nich, a oni potem, tak jak mieli programy swoje, no, decydują co dalej, nie? Pośrednia, no tak to działa. Jest jeszcze demokracja bezpośrednia w Szwajcarii, tam o wszystko się pytają w referendum. Nie wiem, czy poza Szwajcarią też tak gdzieś jest. Jutro, Matex. Tak było w mojej miejscowości. Czekaj, a mogę pokazać? No chyba mogę, bo dałeś link. Twoja miejscowość, 60% prawie PiS, a widać to, widać. Hołownia 20 prawie, PO 10, Konfederacja 7,5. Ale tu jest bardzo mało ludzi w ogóle, tylko 2700, to bardzo mała miejscowość. No, bardzo malutka. A jak gdzie zobaczyć, ile w Łodzi, jak w Łodzi to wyglądało? Bo ja z Łodzi, widzowie. Trzeba Łódź. Nie interesuje mnie nic, tylko o, mam. Jestem Żydem. No to w Łodzi bez zmian, widzę. Dzięki. Robert podkreślenie RTP dał na golibordę 5 złotych. Dobra, walić przewodniczącą. Stary, zakładaj partię Spokojna i Ułożona Łódź i jazda XD, załatwię ci kredyt na rozruch partii i język. Dzięki, dzięki. Nie, nie, nie. Ja jestem reaktorem. Ty zobacz Łódź, Łódź, Łódź. Prawie 100%. PO 41, PiS 26, Lewica 12, Hołownia 11, Konfederacja 5,5 i tutaj ci już bez znaczenia. To Łódź. Ale w Łodzi zawsze było tak, że za PO byli ludzie. To zawsze tak było. Chyba zawsze. Kiedy ja pamiętam w jakiekolwiek wybory, to zawsze tak było. Może kiedyś było inaczej, w sumie nie wiem. Nie wiem, Łódź należy do zachodu Polski? A jak zobaczyć Warszawę? A, jest Warszawa. Ty, myślałem, że w Warszawie będzie większa dominacja PO. PiS-u. PO. PO 43. PiS 21. Lewica. A, i lewicy mało w Warszawie, nie? 13,5. Hołownia 13. Konfederacja 6,72. Sosnowiec? Ja nawet nie wiem, gdzie on na mapie leży. 13,5 lewica to pokazuje tylko, ile kobiet odklejonych. Jak to? Czemu? Każdy się chce głosować, co chce. Łódź miała być stolicą za PRL-u. Co? Czekaj, gdzie jest Sosnowiec? On jest gdzieś na południu? Numer, o, dajcie numer. Który numer? O, racja, dzięki. Dzięki, Sosnowiec, sam. PO 30, PiS 27, Lewica 2. Ty, Lewica jak dużo, w Boże, ty. Tu jest 100 000 głosów. O kurde, ty, pierwszy raz widzę, że Lewica aż tak dużo ma. Bo PO i PiS we wszędzie podobnie. Tutaj dość mało ma PiS w sumie. 27. Konfederacja nawet nie 5. I Hołownia 9. Czemu w Sosnowcu takie dziwne w sumie? Takie dziwne jak na skalę kraju, nie? No wiadomo, każdy jak chce, ale ciekawe. 10 000 jest 100 000? Jakie w dupę 10 000? 110 500. Czy ja jestem ślepy? Czy ty jesteś w dupę ślepy? Kto jest ślepy? Zaba 23. 23. I która? Zobaczyć. To? Kolbuszewski region. Tu pisła 51%. O kurde, 61% PiS. I Konfederacja 12. PO 10. Trzecia droga 8. Lewica 4. Ty, a to jest tak, że im bardziej na zachód, tym bardziej będzie PO i Lewica? Zobaczmy. Teraz wziąłem ten okręg, lubuskie. PO 36, ale nie no, PiS ma 29. Trzecia droga, nie no, to jest podobnie jak na cały kraj. Zobaczmy to na przykład. Nie no, to też dość podobnie, no. Zobacz Kielce, nie wiem gdzie są Kielce, w dupę. Tu gdzieś? Ja nie wiem co to są Kielce, Kalisz mogę ci zobaczyć. Ty, gdzie był ten klaun z Koszalina? Gdzie jest Koszalin? Zobaczymy jak ludzie z klauna Koszalinę głosowali. Robert podkreślenie RTP dał na golibordę 5 złotych. Stary będziesz pierwszym prezydentem reaktorem, który gra i reaguje na sytuację polityczną na live. Ciekawe byłyby nagłówki po twoich wypowiedziach. No. Gdzie? Jest Koszalin, dzięki widzu. A da się sam Koszalin? Powiat koszaliński, a to PO 36, PiS 30, Trzecia Droga 15, Lewica 7, Konfederacja prawie 7 złotych. A jak będą wybory, to wszędzie poprawię głosy na ciebie. Będzie easy win. Zaufaj mi, będzie dobrze, tylko pamiętaj, posada dla mnie uśmiech. Dzięki, dzięki. No ciekawy jestem, bo Hołownia gadał, kurde, i teraz on chyba jako jedyny jest świeży w tych wyborach, nie? Gadał, że nie będzie dawał posad kolegom. Mam nadzieję, że tak będzie, ale nie wierzę w to niestety. Ale przekonamy się w ciągu następnych 4 lat. Co to jest? A, okrąg wokół Warszawy. Ty, w Warszawie na PO głosowali? A kawałek od Warszawy już PiS jest na równi z PO. Jak zobaczyć zagranicę? 19 to jest zagranica? Czy to jest Warszawa? A, zagranica, rzeczywiście. O kurde, co jest? Czyli z zagranicy PO... PiS 18, PO 44 prawie. Lewica 15, kurde, dużo. I Hołownia 12, Konfederacja 8. Polska jest... A, dobra, są już te małe. 276 tysięcy z zagranicy. Ogólnie to... To w sumie mało. Albo z USA nawet nie spłynęły jeszcze głosy. A ile ma być łącznie tych głosów, wiadomo? Nie no, jak wiadomo, liczą dopiero. Ty, ale to z zagranicy z 5 milionów głosów powinno przyjść, nie? Tak szczerze. A przyjdzie pewnie... Co to jest? Niemcy. 36 tylko. W Niemczech PO, Lewica, PiS trochę, Trzecia Droga i Konfederacja 7. A Wielka Brytania? Ile jest głosów? Ale to malutko, 16%. Te ciemne takie. O, zobaczmy. Kongo, Kongo. Co jest? Z Kongo się da głosować? O ty, w dupę. Ty, tu jest napisane Demokratyczna Republika Kongo i się nie da tam głosować. Kurde. Co jest? Co to są statki? Tak. Ale skam. Rosja, zobaczcie jak Roscy. 1 na 1, 100%. Ile głosów? 145 głosów. I na PO zagłosowali. Potem PiS, Lewica. Ty, ale w ogóle... Ja bym się, jakbym był w Rosji, bałbym się pójść głosować, bo wtedy już się wykryją i cię dojadą. Dzięki miętowy Dorek. Za 11 lat. Pewnie dlatego tylko 100 głosów. Z Rosji. Straszne tam siedzieć, nie? USA. Ty, USA jest full. Zobaczymy jak USA głosowali. PiS 40%? PO 35. To tak porówni w miarę. I reszta też porówni w miarę. Ciekawe, nie? Że z USA na PiS więcej. Myślałem, że właśnie te kraje, chociaż USA, no to też jest Europa Zachodnia. To pewnie właśnie w Europie Zachodniej będzie full PO. No tu jest, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii. No w Hiszpanii to PiS w ogóle jest na 4. miejscu. Korea Północna, no niestety się nie da, ale Południowa. 600 głosów, więcej niż z Rosji. Nie da się tu zobaczyć. A nie, Nigeria. 23 głosy! O kurde! 23 osoby, 23 Polaków mieszka w Nigerii w tym momencie. I zagłosowało. Albo byli na wakacjach i zagłosowali. Bo widziałem, że afera jest z tą typiarą z Team X, że była na wakacjach i się jej nie chciało. Wiem, Jolku. Nowa Zelandia to koniec świata. Zaczął, ile tam jest Polaków. 441. Uuu. I dali głosy. Ciekawe. Cały powiat kielecki to dominacja PiSu. Z Norwegii? Norwegia jest, a to mało głosów jeszcze. Ale 5K już. PO, PiS, Lewica. Znaczy PO dominacja i reszta bardzo podobnie, jak widać. Nowa Zelandia najdalsze miejsce od Polski? No, się zebrali. A zobaczmy jak wy... RPA. 471. No zobaczymy, zobaczymy. Islandia, tam jest dużo Polaków, nie? 6K głosów. 35 PO, Lewica 20%, Konfederacja 15,5%, Hołownia 14%, no to normalnie. I PiS 10%. To jest z zagranicy, to chyba tylko w USA na PiS głosowali, a reszta świata na PO. Ale i tak chyba najwięcej jest... Nie, w Niemczech jest więcej Polaków chyba, nie? Niż w USA. 35 tysięcy głosów. Nie, więcej w USA. A nie, w Kanadzie też głosowali na PiS. 47%. Czyli Ameryka Północna głosowała na PiS, a nie USA. A nie, Meksyk 52% na PO. Co jest, ale Meksyk. Ale 200 głosów. Ja pierdzielę. Witam, witam, Grant. Czekaj, co jeszcze chciałem zobaczyć? Singapur, gdzie on jest? Tu jest taki mały. Gdzie jest Singapur? Gdzie jest Singapur? Taki malutki gdzieś jest. Wietnam. Tajlandia. Gdzie to jest? Filipiny? Tu go gdzieś nie ma, gdzie ja patrzę? Chiny? W Chinach można głosować? Ty! Wyobrażasz sobie mieszkać w Chinach i oddać głos? Boże, przecież ja bym się bał. Tak jak w Rosji trochę. Oczywiście każdy jest równy, ale przecież oni wiedzą, że ty jesteś za demokracją, jak idziesz głosować w Chinach. Czemu? No w dupę Chińczycy widzą, że jesteś za demokracją, to ci od razu kikują z kraju. Chłopie. Czekaj, gdzie jest ten Singapur? W dupę, gdzieś tu był Singapur, przysięgam. Taki malutki kraj, znasz go. Nie, no tu gdzieś chyba, ale go nie widzę, nie mogę go znaleźć. Nie może głosować? To Chiny mogą, a Singapur nie może, w dupę. Nie wiem, gdzie on jest, w dupie. Tutaj weź, a racja, dobra, nieważne. Singapur, no mówiłem, że jest tu. Widzisz? Ale jest tak mały, że się jego nie da nacelować. Ile tam jest Polaków? 600, okej. Okay. No i takie głosy. Na kogo głosowałem? No już mówiłem, na tych... jak ja to powiem? Na szurów. Ale szur jest w każdej partii, to musisz zgadnąć, na których konkretnych. Na folejach. Australia. Australii 4K głosów. No, wygląda tak. Ameryka Północna bez Meksyku to jest PiS. Reszta świata to jest PO. I w Polsce większość PiS. Ale ostatecznie i tak będzie rządzić... koalicja, czyli PO, Trzecia Droga i Lewica. Zobacz Podlasie. Podlasie, o, ale równe to jest. Zobacz, PiS 31, PO 30, 27, a, Hołownia 22 aż. Konfederacja prawie 10, Lewica 6, malutko Lewica na Podlasiu. Wszędzie są dość równe te głosy, no to jest oczywiste, no bo ostatecznie to jest wynik kraju. Gdzie ten równe w takim znaczeniu, że takie jak na ogół kraju. Zachodniopomorskie, no patrzyłem już chyba. A w ogóle ile ludzi? Da się zobaczyć tego? Da się zobaczyć, ile procent z danego okręgu głosowało? Na ilu jest mieszkańców? Chciałem zobaczyć w Łodzi, ile ludzi się zebrało do głosowania. Jest tu jakieś procentowo napisane, ile ludzi? Bo widzę, że jest 440 tysięcy głosów. Ale w tym okręgu ile ludzi mieszka? Z milion? W Łodzi jest chyba 600 tysięcy. No to nie, no to jest 800 tysięcy mieszkań. To mniej niż połowa? Frekwencja u góry? A, dobra, dzięki. O kurde, no tak, zobacz, tak jak mówiłem. Milion. 1 200 000 nawet. Łódź. Gdzie jest Łódź? A procent... O kurde, co? 80% ludzi głosowało w Łodzi? Ty, bardzo dużo. Lepiej niż średnia kraju, nice. A w Warszawie? To nie jest Warszawa, tylko cały okrąg, aleluj. Tu zobaczy Warszawę. 84! Ja pierdzielę. Ty, nice. O kurde, ale dużo ludzi się zebrało. I chyba dlatego właśnie, że w dużych miastach w końcu ludzie ruszyli dupę, to chyba dlatego takie wyniki są. Bo dużo więcej ludzi poszło głosować, nie? Tak coś ludziom się nie chciało, a zobacz teraz, ty, w Warszawie 85% ludzi głosowało, w Łodzi 80%. Kurde, ty, dobrze, dobrze, niech ludzie głosują. Chyba dwie najlepsze rzeczy co do tych wyborów, bo wyniki to każdy sam sobie może interpretować, zależy na kogo głosował. Ale dwie najlepsze rzeczy to, że ludzie poszli głosować i że referendum nie przeszło. Dwie najlepsze rzeczy. Opolskie? Gdzie jest opolskie? Bo ja się nie znam na województwach. Gdzieś tu? Czy ja ślepy? Ty, nie mów, że z tej strony. No nie ma. To białe? O kurde, czym jest białe? Opole, 77%. Aha, w opolskim 66% ludzi tylko się ruszyło. Co tak mało? Rozpieprzyć cię? Jesteś z Opola i nie poszedłeś? Dojadę cię w dupę. Wrocław 78% ludzi poszło, no i dobrze. Tak się cieszę, że Polacy wyborcy byli mądrzejsi od niemieckich głosujących. No coś tam słyszałem, że w Niemczech tam jakaś creepy partia dochodzi do władzy, ale się tak nie interesuje polską polityką, a co dopiero zagraniczną. Więc aż tyle nie wiem, tylko słyszałem jakieś dziwne newsy. Jak to jest, że Konfederacja miała 6? Konfederacja na ten moment ma 7,2. Może się to jeszcze zmienić. Ale nie wiem, ile się zmieni, bo dość mało też zostało głosów. A nie, nie mało. Chyba z 3 miliony jeszcze przyjdzie. No to trochę jest. Chyba 20... Nie, czekaj. A nie, 500 000 tylko głosów przyjdzie? Myślałem, że 21 milionów ludzi głosowało. A to 18,5? Aha, okej. 92% jest? A, racja. Dobra. No to tak to wygląda. No to mała szansa, że już się coś zmieni. Raczej takie wyniki będą. I tyle, nie? Będzie Spider-Man na premierę. No zobaczymy, widzowie, czy coś się zmieni w Polsce. Ale tak jak mówię, według mnie chyba w ogóle nie ma co aż tak też jakby opierać swojego życia na tym. Bo aż takich raczej dużych zmian nie będzie. To nie wywoła to aż takiej dużych zmian na twoje życie, wydaje mi się. Chyba że albo jesteś w skrajnej biedzie, mieszkasz w domu bez dachu i bez kibla, no to może to mieć, jak dadzą dla najbiedniejszych, albo jak jesteś najbogatszy i dadzą jakiś podatek nowy dla najbogatszych, ale jak jesteś gdzieś po środku, to pewnie małe znaczenie będą miały dla twojego życia te wybory i nie ma się co tak przejmować. Znaczy, no według mnie to jest plus, że PiS nie rządzi, ale zobaczymy, czy PO coś zmieni. Patrząc na historię Polski od 89, to może się dużo nie zmienić, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja się cieszę, że PiS nie rządzi i w końcu wypieprzają, ale zobaczymy, jak będzie. Od jutra zajęcia z drag queen w przedszkolach? Co? Jutro jeszcze nie będą rządzić, chyba miesiąc czasu trzeba poczekać. U Demonza wczoraj się cieszyli, że jest szansa na slotsy. A, znaczy fajnie by było, jakby zalegalizowali to, bo według mnie to jest dziwne, ale raczej nie zalegalizują. Szkoda, że aborcję wprowadzą. Dla mnie plus, że wprowadzą, że wrócą stare przepisy. Ale to zależy od poglądów, jakie masz. Jak ci to przeszkadza, to... No to tak, to szkoda, ale dla mnie plus. Pa legalizacji jarania, ale możliwe, że to przejdzie za rządów PO i Lewicy. Nie wiem, czy Lewica... Tak ogólnie myśląc, to Lewica jest za tym, ale nie wiem, jak polska Lewica, czy jest za tym. Widziałem jakiegoś szota, jak chyba Mentzen mówił, że jest za legalizacją marihuany, no zobaczymy. Więc Konfederacja chyba za tym jest, ale w Konfederacji jest mega dziwne to, że oni wszyscy przepraszają za ludzi w swojej partii, że no może on tak mówi, ale ja nie mam takich poglądów. Czemu oni tak robią? Czemu? Dlatego potem są takie wyniki. Oni ciągle sobie zaprzeczają. Ale pewnie w Lewicy jest to samo, tylko mniej szatów mi się wyświetlało na TikToku. Więc wiesz, rozumiem, Andrzej. Ale wiesz, jakby ja ogólnie na moje życie też aborcja w żaden sposób nie wpłynie, ale jestem za tym, żeby był wybór i tyle. Wiadomo, że na moje życie w żaden sposób to nie wpłynie. Chociaż kto wie. Nie wiadomo nigdy. Ciekawe, czy z kościołem coś zrobią. Widziałem, że Tusk mówił, że jakiś fundusz kościelny utną, ale nie wiem, co to jest. Czy to jest, że procent podatków idzie na kościół, czy jak to działa? Ale nie wiem, czy zrobią coś. A no, rozumiem, Clinton. To ciekawe, czy tak coś zrobią. Opodatkować kościół? Wydaje mi się, że mogliby zabrać dotacje, ale podatek to... Co oni by mieli opodatkować w kościele? Mogliby zabrać podatki, znaczy zabrać podatki, które idą na kościół i znieść te ulgi dla księży, że ksiądz może być jakiś tam biznes i nie płaci podatków niczym w dupę poseł. Jest to też dziwne, że takie coś jest. Tace według mnie nie powinni opodatkować, bo taca to jest dobrowolna dotacja, które są dość niskie te dotacje. No to co oni mają owsiaka też opodatkować? Bo jak wrzucasz mu do puszki, to jest bez sensu. Donaty powinny być do jakiejś kwoty według mnie nieopodatkowane, ale ja też nie mogę mówić w tej sprawie, bo to mnie też wtedy dotyczy. Więc ja tu jestem nieobiektywny. Co to za recenzja super gierki? A zaraz będę oglądał materiał, jak Kiszak ogląda mój materiał, to zaraz. I tak dzisiaj końcówka gierki została, to sobie można popieprzyć dłużej, a mniej grać. Owsiaka trzeba zdelegalizować? Czemu? Ale widziałem, jak Stonoga się cieszył z tych wyborów. Ja pierdzielę, Stonoga nigdy nie był taki szczęśliwy. No, widziałem, że chyba tego od aut do bezdomnych dostał auta, to też coś z nim mają zrobić, ale no ja nie ufam tym politykom. Wydaje mi się, że nie wiem, czy 50% rzeczy wprowadzą z tych, co obiecali, ale zobaczymy, jak będzie, no. Jestem ciekawy. Ale najbardziej mnie dziwią argumenty na TikToku i w ogóle branie rzeczy na poważnie z TikToka też jest debilne, ale argumenty na TikToku, że dobra, wygrał Tusk, wracały do 5 zł na godzinę. Tylko jak? To jest niemożliwe. To przecież Tusk nie ma wpływu na ceny w sklepach. Nawet jakby zdjął wszystkie podatki, jakie są, to i tak ceny tak by nie spadły, więc no jak ma to zrobić, żeby... No jak kiedyś było 5 zł na godzinę, to jednocześnie chleb kosztował złotówkę. On nie może zrobić czegoś takiego. Nawet prawnie by nie mógł. Bo przecież chyba jest... Nie wiem, czy to jest w konstytucji, czy gdzie, że oni muszą podnosić minimalną krajową o ileś tam. Czy to przez Unię? Nie wiem, jak to jest. Jak jest inflacja, dlatego ta minimalna też rośnie. To nie dlatego, że PiS tak chce rozdawać, tylko oni muszą to zrobić. Lepiej 5 zł, których jest coś warte. No tak, tak, no dla mnie też tak jest, ale jakby ja patrzę no to tak, że ludzie myślą, że jak Tusk wygra, to on nagle zrobi tak, że będzie 5 zł na godzinę. To jest niemożliwe, nie da się tak zrobić. To nie jest w dupę kraj w Afryce, że dochodzi król do władzy i nagle będzie mówił co i jak. Tusk nie dość, że się musi jeszcze dogadać z ilomaś tam ludźmi, bo nie będzie rządził sam jak Kaczyński do tej pory, to w dupę jeszcze to i tak byłoby możliwe, żeby to zrobił. On nie ma takiej władzy. Po co miałby to robić? Nie wiem, ludzie takie głupoty pieprzą. Ale to samo też myślę na przykład jak ludzie gadali o Konfederacji, że zabiorą prawa kobietom. Według mnie to i tak to jest nawet niemożliwe. Jakby mieli to zrobić? To jest niemożliwe też. To jest argument kolejny, tak jak, że Tusk będzie 5 zł na godzinę, a Konfederacja zabierze prawa kobietom. Przecież to jest niemożliwe do wykonania. To czemu ludzie tak mówią? Normalnie wziąć i zabrać? No nie da się czegoś takiego zrobić. Stopniowo mieliby to zrobić? Mogliby na pewno ograniczyć jakoś prawa, ale na przykład, że prawa wyborcze, żeby zabrać, bo to chyba był, że zagłosujesz na Konfederację, to kobieta będzie mogła głosować. Nie jest to możliwe. Nie żyjemy w dupę w Rosji albo w Afryce. Więc to też mnie dziwi. Tak samo, że jak to, że Tusk przyszedł i będzie 5 zł na godzinę. Też jest absurdalne. Musieliby zmienić konstytucję i chyba nawet więcej. Nie wiem, czy to by wystarczyło. Nie dość, że musieliby zmienić konstytucję, to jeszcze odejść z Unii. Jeszcze odejść pewnie z czegoś tam. No nie wiem, dużo rzeczy by musiało być. Simona, nie wiem, bo ja głupi. Dzięki polski alkoholik za 3 lata. Ale i tak się cieszę w sumie, że PiS odchodzi i tyle. Resztę mam w dupie. Słyszałeś, że żona Bosaka wejdzie do Sejmu, a Korwin nie? Ale ten Korwin też, ja w ogóle o tym nawet nie wiedziałem, ale wczoraj to zobaczyłem, że on był tuż przed wyborami na jakimś spotkaniu jakiś patriarcha. Co to w dupę jest? Pierwszy raz na oczy to widziałem. Jakie oni tam rzeczy wygadują. Ja pierdzielę, co to w dupę jest? Czemu on to robi tuż przed wyborami? Czemu w ogóle chodzi na takie spotkania? Ale tuż przed wyborami... Ci ludzie są tacy rozpieprzeni. Od lewej do prawej wszyscy są w dupę debilami. Nie mogę. Korwin sam z tamtego spotkania wyszedł? A, no to nie wiedziałem. Korwin już się popłakał, że jakby kobiety nie miały praw głosów, to by wszedł do Sejmu. Wczoraj powiedział Korwin, że przegrali, bo jego i Brauna schowali do szafy? Właśnie, w sumie racja, bo mało bardzo Korwina było przed wyborami. To było umyślne, tak? Ja nawet nie wiedziałem. Dużo było i o mało go widziałem. Widziałem ciągle Mentzen mi się wyświetlał i chyba tyle. Ale nie wiem, Konfederacja też no debile. Można to już powiedzieć wprost. Czemu oni po pierwsze Korwina wyjęli z szafy, a po drugie czemu na ich listach byli płaskoziemcy w dupę? Ale żeby nie było. Na listach lewicy też byli ludzie równoważni z płaskoziemcami, więc lewica i Konfederacja to jest bardzo podobna rzecz tak naprawdę. Trochę dziwne. Powinni się najbardziej różnić. Nie, dzięki Joda za 9 lat, wybacz mi, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Mentzen za bardzo się kabareciarzem zrobił? Możliwe, chyba masz rację, bo Hołowni... Chociaż też zależy w jakiej bańce się żyje, ja Hołowni dużo nie widziałem, teraz mi się zaczął wyświetlać po wyborach. Ale no, wydaje mi się, że podszedł do tego mniej na żarty i widać to dużo lepiej dla niego wyszło. Więc chyba racja, że Mentzen za bardzo sobie śmieszkował z tego wszystkiego i ludzie uznali, że no na poważnie chyba nie chce jednak wygrać. Tak, Ekuner. Co to jest? Masa. Hołownia się... Znaczy ja słyszałem o Hołowni tak, na samym początku, że on chce usunąć gotówkę i dużo ludzi się od niego wtedy odwróciło, ale widać, ostatecznie to odkręcił, no ma 15% prawie. Boli mnie, że nie wzięli zwykłych ludzi, na przykład takich jak ty czy ja, przecież w końcu niech będzie partia, która serio będzie nową partią i czymś nowym. Każda partia prędzej czy później łączy się z kimś. No tak, tak. Ale nie wiem, dziwne to jest. Dziwne te niektóre zagrywki i Konfederacji i Lewicy, bo to są takie powiedzmy skrajne partie. Bardziej niż PO i Hołownia są bardziej w centrum, tak mi się wydaje. I dziwi mnie ich zagrywki, że oni biorą skrajnych ludzi na listy, bo to odstrasza. Lewica jest skrajna, no Lewica jest skrajnie po lewo, a Konfederacja po prawo, no tak to wygląda. Rozumiem, że ci się może nie podałeś to, co mówię, ale no tak jest. Lewica jest lekko na lewo to jest w dupę PO. A nie Lewica, w dupę. Co ty pieprzysz? PO to prawaki. Czemu PO to są prawicowcy? Co ty? Ja pierdzielę. Nie interesuje mnie tylko jak to płaci. Jestem Żydem. PO jest najbardziej za Unią, a Unią chodzi za bardzo lewicową, ale PO to prawaki. I XD. Zmieniając temat, myślisz, że mogę jutro iść oddawać krew jak parę dni temu, że tak to nazwę apostrof. Byłem w Holandii, apostrof sus, czy lepiej nie XD. Nigdy nie byłem w Holandii, to nie wiem ile się utrzymuje Holandia. Ale to nie wiem. Nie wiem. PiS nie jest prawicowy. Problem jest taki, w Polsce nie można używać tych, jak w USA masz demokratów i republikan, nie? I to są prawa, to lewa. To nie można w Polsce mówić, to tak samo tego określać. PiS nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. W Polsce trzeba określać społeczne i gospodarcze rzeczy osobno. PiS jest lewicowy gospodarczo, prawicowy społecznie i tyle. Rozumiesz? Tak trzeba patrzeć na Polskę, a nie jak w Stanach. Albo lewica, albo prawica. To nie jest to samo, to jest inny kraj. Mają zasad usunięte zadania domowe, zmniejszone godziny lekcyjne. No widziałem jak Hołownia to gadał. Ciekawy jestem, czy to wprowadzi. Zobaczymy. Na pewno trzeba zmienić edukację. Zobaczymy, czy się cokolwiek zmieni. No u nas w kraju nie działa zbytnio podział na prawicę i lewicę, też się zgadzam z tym. Widziałeś filmik z Q AI? Widziałem chwilę tego filmiku i myślałem, że to jest AI, więc nie oglądałem dalej, a później widziałem Wardęgę, jak to analizuje, czy to AI i już mi się odechciało w ogóle to oglądać. Ja rozumiem, zobaczymy no. Nie wiem. Nie wiem, herbatę, zobaczymy. Najlepiej brać wiedzę od najstarszego człowieka, więc ją bierzemy od ciebie. No tak, ja najstarszy człowiek na ziemi. Ty zimno mi w dłonie, ale jest mi ciepło. Cyry, co robić? PiS to teoretyczna partia, która w ostatnich latach doprowadziła ten kraj na skraj stania się kolejnymi Węgrami. Dla mnie PiS, dla mnie ogólnie nieważne jest, czy rządzi lewa, czy prawa strona. Dla mnie to jest w ogóle opcjonalna rzecz. Problemem PiSu nie jest, czy on jest lewicowy, prawicowy, za kościołem, za rozdawnictwem. Największym problemem PiSu jest to, że dzieli Polaków, jak tylko się da, w imię zasady dzieli rządź. I mam nadzieję, że to się na nich teraz odbije i nikt nie będzie chciał z nimi rządzić i wejdzie z nimi w koalicję i tyle. Oni tak dzielą Polaków, jak tylko się da i to jest dla mnie największy minus. A to, czy są za kościołem, czy są za mniejszymi, większymi podatkami, dla mnie i tak się to pewnie na życiu większości ludzi aż tak nie odbije. Na mnie jedyna rzecz, która się odbiła przez ostatnie 4 lata, to to, że składkę zdrowotną zmienili. Tusk powiedział, że zwróci na stare zasady. Jak zrobi to, to już jest pozytywna zmiana. Ale inne rzeczy się na mnie nie odbiły. Bo mam 18 lat i mogę pić energetyki. Myślisz, że jeśli Konfa będzie miała więcej procent, to wejdzie w koalicję z PiS-em? Wydaje mi się, że Konfederacja nie wejdzie w koalicję z PiS-em. Tak samo jak wydaje mi się, że poza stworzeniem rządu Lewica nie będzie się za bardzo dogadywać z PO. I tyle. Wejdzie? Ja myślę, że nie, ale jeżeli wejdzie, to wydaje mi się, że już w Sejmie się nie pojawi więcej Konfederacja. Jeżeli Konfederacja serio wejdzie w koalicję z PiS-em, to w przyszłych wyborach Konfederaci będą startować z list PiSu niczym Kukiz. I innej opcji nie widzę. A oni chyba tego nie chcą, więc raczej nie wejdą z nimi w koalicję. No zobaczymy. No nie mają dość mandatów, ale widz zapytał teoretycznie, jakby dało się tak, że PiS i Konfederacja miałyby rządzić, ale to i tak nic nie zmieni. To by jeszcze parę osób od Hołowni musiało przejść. Zanim oni się zajmą zmniejszeniem godzin w szkole, co też raczej ma mieć miejsce, bo uczniowie są czasem dłużej w szkole nic dorośli w pracy, oni powinni też dać nauczyciela większa swobodę nauczania, a nie kurwa systemowe, które nic nie wnosi do życia. Ale coś takiego chyba też słyszałem, że ma być, ale nie jestem pewny, to trzeba by doczytać. Chyba Tusk coś takiego gadał. Na pewno gadał, że chce więcej płacić nauczycielom, ale nie wiem, co on tam jeszcze gadał. Wiek zgody od 10, ale to Korwin gadała, jego chyba w Sejmie ma nie być. Bosak gadał, że nie wejdą z PiS-em w koalicję? To okej. Zobaczymy jak będzie. Ja nie ufam politykom. Patrzę im na ręce co robią, a nie co mówią. Jak masz zimne dłonie, to coś się tak swoim krążeniem? Co ty pieprzysz? Jeszcze powiedz, że mam raka. Kłamcu. Zobacz na YouTube, jak się mohery burzą, że PiS przegrał. A gdzie to sprawdzić? Bo nie wiem. Są te takie sądy uliczne? Po wyborach? Komitet Edukacyjny Edukacji Narodowej teraz dał 750 zł nauczycielom, także chwalmy PiS, a to chyba jednorazowo, bo liczył, że wtedy zagłosują. Ja pierdzielę. Nie mam chyba raka. Największym problemem będzie to, że PO, PSL, Hołownia i Lewica, nawet jak się dogadają, to jeszcze będą musieli się dogadać z prezydentem, żeby... No tak, no zobaczymy jak to będzie, na pewno to co teraz będzie robił Duda będzie miało znaczenie w końcu, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Co to jest? Co to jest za ten? Co to? Polska Partia Przyjaciół Piwa. Jak wyglądają mandaty? No to pokazywałem. Tak wyglądają. Na ten moment i raczej się już dużo nie zmieni. Opozycja 244, PiS 197, Konfederacja 19. I wygląda to, że Konfederacji przybyło, a Lewicy ubyło. I tyle z tych takich mniejszych partii. Wiadomo, no nie, Hołownia będzie całkiem duży. Ja PiS-owi ubyło też sporo. Lewicy przybył jeden mandat? Jak to? A oni nie mieli więcej o 10? Gdzie to sprawdzić? Aha, 30. Myślałem, że mieli 40. Okej, okej. Czy PO straciło? Też im przybyło. No przecież jakby PO straciła, wnoszą chyba najwięcej z Hołownią, no to nie mieliby większości. PO straciło? No to pewnie na rzecz Hołowni, tak patrząc, tak? Ale no to... PO na pewno się z Hołownią dogada, ale z Lewicą możliwe, że nie. PiS miał wczoraj 34% i 200 mandatów. A no to im trochę... A, to ty pytasz jak było wczoraj, czy im przybyło, czy ubyło. A ja myślałem, że ty pytasz do sytuacji, która była od poprzednich wyborów. W dupę. No to od wczoraj, po tym, tych takich wstępnych, no to nie wiem, nie pamiętam jak było. Jeśli myślałem, że ty pytasz co do poprzednich wyborów. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!